Agata i Piotr Rubikowie od ponad miesiąca wiodą bajeczne życie w miami. Choć zamienili swoją willę na dużo skromniejsze mieszkanie, to widoki z okna na rozpościerające się palmy i ocean zdecydowanie rekompensują im mniejszy metraż. Oboje relacjonują swoje codzienne życie na Instagramie, dzięki czemu ich fani są na bieżąco z tym, jak oswajają się z nowym miejscem i kulturą. Choć bardzo im się podoba życie w Stanach Zjednoczonych. To Rubikowie są na bieżąco z tym, co dzieje się w ojczyźnie, i chcą mieć nadal czynny wpływ na jej kształtowanie, choćby przez zagłosowanie w nadchodzących wyborach. Agata Rubik wspomniała o tym podczas niedawnego Livea na Instagramie, jednak szybko została zgaszona przez męża. Wprawdzie zapytała tylko jak nastroje, jednak zapobiegliwy Piotr postanowił szybko uciąć wątek. Nie mów na takie tematy, powiedział stanowczo. Agata próbowała jakoś z tego wybrnąć i dodała jedynie, że zamierza wziąć udział w wyborach. Związek Agaty i Piotr Rubików należy do jednych z najtrwalszych w polskim show, biznesie. Początkowo nie wróżono im długiej wspólnej przyszłości. Wiele osób twierdziło bowiem, że różnica wieku da o sobie znać i być może Agata znajdzie sobie młodszego. Tak się jednak nie stało. Para doczekała się dwóch córek, z których jedna jest już nastolatką. Oboje często wyznają sobie miłość, także publicznie. Rubikowie pobrali się w 2008 roku, zatem w tym roku obchodzą 15. rocznicę ślubu. Oboje stronią od afer i skandali, które w show, biznesie są na porządku dziennym i próżno szukać jakichkolwiek pogłosek o zdradzie. Nigdy nie byli też typowymi. Lwami show, biznesowymi i na imprezach branżowych zjawiali się jedynie sporadycznie. Teraz, gdy mieszkają w Miami, tym bardziej nieprędko zobaczymy ich na ściance. Zobacz też. Agata i Piotr Rubik opowiadają, jak Helena i Alicja odnalazły się w Miami nowy biznes Rubików w USA, niewiarygodne, czym będą się zajmować Agata Rubik już tego nie ukrywa. Dom w Warszawie oczekuje ich powrotu.